Do tej środkowej. Dziękuję. Coś się dzieje ze światem. Patrz. Bardzo delikatnie. Czy podpowiadałeś im, żeby je sobie odbierali? Czy ci się to udawało? Masz ode mnie odsunąć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchajcie, jeśli się zastanawiacie, gdzie jesteśmy i czemu jest tak ciemno, jesteśmy jeszcze przed nagrywaniem. Tym razem miejsce znalazł Hubert i znalazł opuszczony dom studencki w środku lasu. Myśląc las, nie spodziewaliśmy się, że jest to taki las. Ciemny bór. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć. Raczej nie. No właśnie. W każdym razie, no nic nie widzicie. W każdym razie jechaliśmy 6 km, słuchajcie, w zasadzie po ciemku. I dobrze, że mam długie światła, bo byśmy nie trafili. Mamy drogę jeszcze z powrotem. Nie wiemy, co tam znajdziemy. Wiemy, że to miejsce jest opuszczone, jest w ruinie. Korzystali z niego harcerze oraz studenci. Natomiast z jakiegoś powodu zaprzestali tego korzystania. Próbuję nas tak wyprofilować, żeby wam za bardzo też nie świecić. W każdym razie my idziemy dość przerażającym lasem. Sama jazda była przerażająca, tak. Biorąc pod uwagę, że jeszcze jechaliśmy za dnia. Jeśli dobrze pójdzie, to tutaj będziecie mieli wklejony kawałek z powrotu, tak żebyście widzieli mniej więcej, jak wyglądała nasza droga, jak żeśmy się poruszali i w jaki sposób musieliśmy tutaj dotrzeć. Natomiast no, musimy iść jeszcze w środek lasu, idziemy po mapie, gubi nam czasami GPS-a z uwagi na to, w jakim środowisku jesteśmy. Więc jeśli widzicie ten odcinek, znaczy, że dotarliśmy do domu. Jeśli nie, to jesteśmy w lesie. Ale tak. Nie zobaczycie. Więc tak jak z Hubertem już żeśmy rozmawiali, jesteśmy w ciemnym borze. Jeśli z niego nie wyjdziemy albo nie trafimy do auta, to będziemy w ciemnej, ale dupie. Więc słuchajcie, życzcie nam powodzenia i widzimy się w materiale. Jeśli doceniacie to, że łazimy po takich miejscach i nie szukamy grzybów, tylko skupiamy się na czymś innym tym razem i chcecie to docenić w jakiś wymierny sposób, zostawcie proszę subskrypcję, lajka lub dislajka oraz komentarz, będzie nam bardzo miło. Także widzimy się na miejscu, mam nadzieję. Tak powiem, że zanim ten skończymy, a wreszcie możemy powiedzieć tymczasem borem lasem. A ty... Nie chcę tego boru. Idziemy, nie ma co. Dobra. Słuchajcie, cud nad Wisłą. Znalezione. Zobaczcie w ogóle na tej świnie. Jest mega przerażająca. Jak ty sobie tu zrobił kamerę reklamową? Sam domek. Słuchajcie, jest jeszcze w tym lesie. Teraz możecie zobaczyć, w jakich ciemnościach jesteśmy. Chociaż wcale nie ma takiej późnej pory. Zobaczcie, jak to wygląda. Wybaczcie, że tak głośno będziemy oddychać, ale trochę żeśmy giglali przez las. No i trochę żeśmy się zmęczyli. W tym nie ma co wchodzić. Czemu? Nic nie ma, tam jest po prostu ściana. A tam z tyłu? Z jednej drugiej, bo tam przeszedłem już na tył. Słuchajcie, dach. Oczywiście był. Drzwi otwarte, brama na wciąż otwarta, przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Spróbujmy może zrobić taką rzecz,
którą widzieliśmy już na filmie kiedyś. Także dajcie nam proszę sekundę. Jeśli jest tutaj jakakolwiek dusza i mieszka w tym domu, dusza bądź istota, przychodzimy w gości w pokoju. Nie chcemy ani twojej krzywdy, ani krzywdy dla tego miejsca. Chcemy je tylko zobaczyć i porozmawiać z tobą, która tutaj mieszkasz. Dźwięki za nami, słuchajcie, są normalne w lesie. Jak wejdziemy, to uważaj na głowę, nie? I na nogi. Patrz pod nogi, ja sobie kaptur pozwolę założyć. Uwagi na różne stworki, które mogą tutaj przebywać. Tu podłoga jest solidna. To, co się zapadło, już się chyba, to, co się miało zapaść, już się chyba zapadło. Tak. Słuchajcie, no domek dosyć mały. Widzicie różne rysunki. Okay. Małe spojrzenie do góry, Hubert. Tak, tutaj widzę, że kamienne są takie części. Tak. Słuchajcie, to zrobimy tak. Aha, żeśmy nie zrobimy. Wygląda dosyć solidne, tak? Tak, natomiast też. Solidne, nie solidne, nie bardzo wiesz, chce tam się pchać. Nie, chodziło mi same schody, to że chodzi mi, że. Tutaj tak. I nawet jeden krok można zrobić. Jeśli nic nie stanie, a przynajmniej nie powinno. Natomiast, no wybaczcie, ale tutaj nie będziemy raczej wchodzić. Gorąco, duszno. Od drewna. Dobra, odwrót. Tu będzie, słuchajcie, nasze miejsce badań przy drzwiach. Z uwagi na to, że nie mamy dużego wyboru. Hubert tutaj dzielnie się przygląda. Kominek. Nawet niedawno było palone. Prawdopodobnie jakieś dzieciaki mogą sobie tutaj przyłazić. Także, moi drodzy, my się rozkładamy. I wracamy do was za chwilę. Moi drodzy, siateczka rozstawiona, jak widzicie. Standardowo, tak, tryby samolotowe działają. Jeszcze sobie na tym odstryknę, bo potrzebowałem. Dobra. Czy jest tutaj z nami jakaś dusza albo jakiś byt, który zechciałby porozmawiać? Jeśli jesteś tutaj z nami, dotknij proszę urządzenia, które trzymam w lewej ręce. Dziękuję. Żeby potwierdzić twoją chęć rozmowy, czy możesz to zrobić jeszcze raz? Do trzeciej lampeczki. Do tej środkowej. Dziękuję. Czy jesteś ludzką duszą, czy duszą, która należy do jakiejś istoty? Jeśli ludzką duszą, zaświeć proszę do trzeciej lampki. Natomiast jeśli duszą innej istoty, do piątej, do ostatniej.
Jeśli się skupisz, powinno ci to wyjść dosyć łatwo. Rozumiem, że żadne z powyższych, tak? Jeśli ani ludzką, ani duszą istoty, to zaświeć proszę teraz do trzeciej lampki. Jeśli potrzebujesz energii, aby uruchomić to urządzenie, możesz je pobrać z naszych urządzeń, ale nas samych nie wolno ci dotykać. Jakiś samolot prawdopodobnie. Ja mam na imię Paweł. A ja jestem Hubert. Przychodzimy tutaj z pokorą i w pokoju. Nie chcemy krzywdy ani dla ciebie, ani dla tego miejsca. Więc jeśli zechcesz porozmawiać chwilę z nami, to będzie nam bardzo miło. Jeśli wyrażasz taką chęć, zaświeć proszę do trzeciej lampeczki. Tak jak zrobiłaś to przed chwilą. Czy ktoś odpowiada? Nie. Czy mogę zadać pytanie teraz? No. Czy to ciebie poczułem przechodzącego z tego zakamarka spod schodów? Masz? Sprawdź. Patrz. Tylko oddal od magnesów. Czy jesteś tutaj ze mną, w tym pomieszczeniu przede mną? Czy możesz mi odpowiedzieć w jakikolwiek sposób tym urządzeniem? Jedna kropeczka dodatkowo. Czy się nas obawiasz lub istot, które za nami podążają? Jeśli tak, nie musisz się ich obawiać. Się wystraszyłem. Nie topesz. Ja też się zakrzyciłem. Ale mi tak przecież. Była odpowiedź. Dwójko. Tak? Jeśli obawiasz się tych istot, nie musisz. Są to nasi obrońcy. Jeśli nie masz wobec nas złych zamiarów, nic ci nie zrobię. Czy to rozumiesz? Podejdę tutaj bliżej, sam, żeby ci udowodnić, że się ciebie nie boimy i ty nie musisz się nas obawiać. Czy możesz teraz zaświecić? Proszę. Czy możesz spróbować użyć tego urządzenia? Do trzeciego światełka, jak mogę prosić. Masz? Właśnie nic się nie dzieje, ale stań w tym miejscu, gdzie jestem. Obok mnie. Czy to czujesz? Jak to jest zimno? Już nienaturalnie. Mhm. Czy to są krzyże te? Znaczy koła słowiańskie? Mi się tak. Zdaje. Mogę? Trójeczka, trójeczka, czwóreczka, piąteczka, była piąteczka. Potwierdzasz, że to były krzyże słowiańskie? Co to było? Nie wiem. Nie wiem, czy to były stuknięcia w dach, czy tutaj. Czy jesteś istotą związaną z wierzeniami słowiańskimi? Jeśli tak, dotknij proszę urządzenia, które trzymam w lewej ręce. Chcemy wiedzieć kulturalnie, z kim przyszliśmy rozmawiać. Czy możemy cię o to prosić? Ja mam propozycję. No. To pomieszczenie nie daje spokoju. Dajmy tutaj laser. Chcesz przestawić laser? Tak, żeby było z tego okienka w tą stronę, bo jak tylko tu przeszliśmy, jeszcze było zanim włączyliśmy nagranie, też mówiłem, połóż na oknie, nie? Że coś
mam dziwne odczucia w związku z tym miejscem. I to pomieszczenie właśnie tak na mnie działa. Czy możesz spróbować wejść w interakcję z tym światłem, które tutaj się świeci, z tym zielonym, w jakikolwiek sposób? Nie będzie tego widać na nagraniu. Przyjdzie się. Światełko się pojawiają w powietrzu. I nic nie lata. Weź w ogóle światło. Tutaj na dole, jak popatrzysz, to czasami w powietrzu na dole pojawiają się światełka. Tego nie jesteśmy w stanie nagrać. Czy tak... możesz, proszę, zrobić jeszcze raz takie zawahanie światełkami, tymi zielonymi? Tam się pojawiło. Gdzie? W rogu. Tu, w rogu, wprost. Aha, ej, faktycznie. Pojawia się i z... teraz widzę, tu... widzę. I tu nic nie lata, bo patrzę, widzę. Ma owadów. Tego nie jesteśmy... O, znowu. Okej. Okay. Gdyby to było owady, to... Teraz coś mi się nagrało, ale to po prostu pojawił mi się doc w miejscu, w którym normalnie go nie ma i teraz widzę, że ostrość mi się zaczęła... Szwankować, nie? Tak. Jeśli mogę cię prosić, czy powiedziałabyś nam, czy jesteś istotą z mitologii Słowian? Coś mi tu migło przed chwilą, tu koło nas. Zresztą stańmy do siebie pracami. Ale wiesz co, ja tu wstawię MF. Dobra. Słuchajcie, no dzieją się dziwne rzeczy. Próbujemy dojść, o co tu teraz chodzi. Słuchaj, postawiłem ci tutaj jeszcze to takie mrygające różnymi lampkami urządzenie. Jest dokładnie przede mną. Jeśli chcesz, możesz spróbować jego użyć. Powiem ci, że takich rzeczy z laserem jeszcze nie widziałem. Słyszałeś to? Tak. Pojawiają się kropki w różnych miejscach i znikają. Miałeś rację. No. Chcieliby... Jest. O stary, mam nadzieję, że to się nagrało. Wiesz co? Na wejściu w tę dziurę. No. Czy tam jest miejsce, w którym przebywasz? Były dwie kropeczki przez sekundę. Jeśli to jest miejsce, w którym... Jeśli to jest miejsce, w którym przebywasz, czy mogłabyś jeszcze raz użyć tego urządzenia na trzy kropeczki? Proszę? Tak jak przed chwilką. Jeśli się nas obawiasz, nie musisz się nas, proszę, obawiać. A to jest coś, przelatuje albo przejeżdża. Nie wiem, czy dobrze widziałem, ale przed chwilą przygasło światło na MF. Ale w sensie tak jakby coś się tak troszkę zasłoniło, wiesz? Czy jesteś na górze? Czy słyszę twoje stukanie w sufit, albo coś w tym stylu? Mam wrażenie, że coś nad nami chodzi, nie? Bardzo możliwe. Ale bardziej... No? Mam dziwne uczucie z tego pomieszczenia, na które ty patrzysz. Tutaj, nie tak? Nie umiem tego wytłumaczyć. Odpalamy aplikację Spirit Talker. Jeśli chcesz nam coś powiedzieć, możesz spróbować to zrobić. Może cię usłyszymy. Nie patrzę mi po prostu. Prawie nie. Hubert? Tak. Widzę ruch na docach. Przed chwilą bardzo mocny. Cały czas go widzę. Aha. Stojąc za tobą.
stoisz za nami. Jesteś za nami gdzieś. Jesteś na zewnątrz. Czy to był śpiew? Nie słyszałem. Nic nie słyszałem. Takie... Jeśli światło namiga, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Patrz. Bardzo delikatnie. Byłeś, czy byłeś harcerzem, czy należałeś do pocztu harcerzy? Gość. Gość. Tak, jesteśmy twoimi gośćmi. Przychodzimy z kulturą. Nie chcemy krzywdy ani dla ciebie, ani dla tego miejsca. Chcemy tylko porozmawiać i odejść. Czy akceptujesz takie warunki, proszę? Jeśli możesz potwierdzić na którymś z naszych urządzeń, będziemy wdzięczni. Poczułem chłód. Ja czuję całą część zimy. Od lewej strony. Tu. Zdjęcie. Czy będziesz widoczny na zdjęciu, które robiliśmy zanim weszliśmy tutaj? Ponieważ jeśli byłeś harcerzem, nie wiem, czy będziesz chciał do nas dołączyć, ale mam pomysł. Co to? Nie, nie jesteśmy przerażeni. Jesteśmy zdziwieni twoim zachowaniem. Czy możesz nam powiedzieć, czy próbujesz nas wystraszyć? Na przykład, tak, na przykład chcąc, żebyśmy sobie poszli. Naprawdę, chcemy tylko troszkę porozmawiać i wtedy odejdziemy. Tak jak sam zaznaczyłeś, jesteśmy tutaj gośćmi. Przyszliśmy w odwiedziny. Co to za dźwięk? Tak jakby coś skrobało w to. No to już... Nie świeć. Patrz. Słuchajcie, patrzcie. Po lewej stronie i w tej dziurze cały czas jest problem z nocami. One faktycznie przez chwilę przygasły, zaczęły przygasać, tak jak to było w ostatnim filmie. Natomiast ta sytuacja... Kiedyś tu mieszkałem. Byłeś mieszkańcem tego miejsca. Przyjeżdżałeś tutaj jako student? Jako harcerz? Czy to był twój dom? W sumie jak kiedyś tu mieszkał, to może był jego dom. Tak. Albo opiekowałeś się może tym miejscem? Lub tym lasem? Czuję gardło. Taki ból w gardle. Jeśli moje śpiewanie było nie na miejscu, to przepraszam. Tak jak powiedzieliśmy, przychodzimy w dobrych zamiarach. Nie mamy żadnych złych intencji wobec ciebie. Tutaj. Tu, gdzie patrzyłem? Czy byłaby tutaj istota? Czyli jesteś centralnie nad nami na piętrze, tak? Chyba, że chodziło o ciebie. Gdzie patrzyłeś wcześniej? No ja cały czas patrzę tutaj na siatkę, wiesz? Dlatego, że widziałem jej anomalne zachowanie. No to co ci mówiłem, nie? A jak na... Znaczy ona cała zaczęła migać, słuchaj. Tylko, że nie wiem, jak dobrze to będzie widać na nagraniu z uwagi na to, że migała bardzo delikatnie. A teraz znowu widzę w innych miejscach dotsy niż powinny być. I one się tak rozbłyskają, ale znikają. Tak jakby tutaj był... Powiedz mi na rzecz. No. Czy tam u ciebie jest jakieś przejście, jakaś dziura? Czy schody albo coś?
przez schody. Tak, to widać. Nie. Ja teraz świecę gdzieś tam. Nie? Coś wrzucę. Czymś chcę rzucić? Bo tam jeden tas świeci przez ścianę. Powinienem mieć go nawet. Czy chciałeś rzucić jakimś małym przedmiotem? Widzę ruch w dziurze. Chcielibyśmy spróbować jeszcze jednej techniki, próby komunikacji z tobą. Jeśli możemy cię prosić, włączymy coś, nie wiem czy znasz taką rzecz, ale spróbujemy użyć dyktafonu. Jeśli jesteś tutaj z nami, możesz spróbować do tego dyktafonu coś powiedzieć. Daj mi tutaj światło, ja sobie go tutaj zostawię. W tym pomieszczeniu. Kładę go tutaj i włączam. Nie przechodź przez drzwi. Jeśli odezwałeś się do naszego urządzenia, dziękujemy. Sprawdzimy, czy udało nam się zarejestrować twój głos, kiedy stąd odejdziemy. Ale mam ścisk żołądka, słuchajcie. Nie zaczęło się was zastanawiać, że tutaj to drewno w tym pomieszczeniu jest takiej dobrej jakości, tak dobrze zachowane. Tak, chciałbym jeszcze jedno narzędzie włączyć. Słuchajcie, chwilowo... Klucze. O, klucze. Gość. Tak, jesteśmy gośćmi. No. Naprawdę, nie chcemy zrobić wam krzywdy. Lub tobie. Po prostu przychodzimy tutaj porozmawiać. Nie wiem, czy to... Patryk? Masz na imię Patryk. Patrz, co się stało z laserem, Hubert. Nie. Patrz. Jego prawie nie ma. Czy pobierasz energię z naszego lasera? Była odpowiedź. Tak? Mhm. Oczywiście zezwoliliśmy ci, żebyś to zrobił, czy żebyście to zrobili. Natomiast pamiętajcie, że nas samych nie wolno wam dotykać. Jesteśmy tutaj gośćmi, tak jak sami mówicie. Co? Z Bóg albo z Bogiem. Przychodzimy tutaj w pokoju, tak jak powiedzieliśmy wielokrotnie. Praktycznie do co już nie widać. Mhm. Dobra.
Ale... Mam jedno słowo po ręku, ty też wystraszyłem się. Coś mi przed chwilą... Czekaj, ja na chwilę jeszcze... Nie, nie. Ona niech sobie będzie na schody. Natomiast myślę, że tutaj się coś dzieje, ponieważ tak jak ci mówiłem, to jest abnormalne. Jeszcze ja ci od razu mówię, że mam złe przeczucia do tego miejsca. Znaczy nie tyle, wiesz, mam złe przeczucia, ale dziwi mnie ten rodzaj kontaktu. Stop. Czy chcesz, żebyśmy stąd odeszli? Jeśli chcesz, żebyśmy stąd odeszli, wystarczy powiedzieć. Nie trzeba zachowywać się w stosunku do nas wrogo. Światło? Czy światło ci przeszkadza nasze? Głowa? Nie, to chyba było. To jest po prostu z radia, jak ci wydaje. Wiesz co, ja na razie MF-kę zabiorę. Uśmiech. Nie będę tutaj spać. To było radio. Nie będziemy tutaj spać. Kiedy skończymy nasze badanie tego miejsca i rozmowę z wami, to stąd odejdziemy. Noc? Tak, jest noc, ale my niedaleko będziemy stąd odchodzić. Niedługo. Niedługo też. Więc nie musisz się o nas martwić, jeśli to była twoja intencja. Także mój drogi, został nam ostatni sposób na kontakt z tobą, którego użyjemy, lub moi drodzy. Ja sobie pozwolę to ustawić na schody, tak żeby było widać schódki. Lampę dam troszkę bardziej tak. Jak to wybierać klasę? Tak. Mam orb. Nie, to nie orb. Myślałem, że mam orb. Ale tu jest zupełnie inny zapach niż w lesie. Taki leśny, ale to nie to. To jest coś dziwnego, bo nie. Dziękuję. Czy zechcesz z nami porozmawiać przy użyciu tych rzeczy, które trzymam w ręce? Nie boję się. Kontynuuj. Nie wiem. Ale my nie chcemy, żebyś się nas bał, bo tak jak powiedziałem, przychodzimy w pokoju. Czy ja źle zrozumiałem wypowiedź z tego drugiego urządzenia? Nie. Czyli Hubert dobrze zrozumiał, że powiedziałeś, że się nas nie boisz. Więc zapytam raz jeszcze. Czy jesteś duchem człowieka, czy duszą, która została po człowieku? Czy nie znasz odpowiedzi na to pytanie? Nie. Czy jesteś istotą, która została stworzona, a nie zrodzona? W imię Boże, odpowiedz proszę na moje pytanie. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czy jesteś istotą demoniczną? Czy jest was tutaj więcej? Czy oprócz ciebie są tutaj ludzkie dusze, które uwięziłeś, czy uwięziłaś? Pamiętaj, że odpowiadasz w Boże imię i ja tak nakazuję ci odpowiedzieć. Czy są tutaj dusze, które uwięziłeś? Czuję ciężar w obu rękach. Rozumiem, że nie chcesz, żebym z tobą rozmawiał, ponieważ wydaję ci polecenia, na które musisz odpowiedzieć. Pamiętaj w imię Boga, że nie wolno ci nas skrzywdzić, ani nie wolno ci w żaden sposób zrobić nam krzywdy. Czy rozumiesz i przyjmujesz to, co mówię? W imię Boże, czy chcesz nam zrobić krzywdę? Nie.
Pamiętaj, że razem z nami są nasi obrońcy, którzy w momencie zagrożenia będą nas bronić. Czy rozumiesz? Czy ich widzisz? Czy się ich boisz? Czy jest tutaj jakiś specjalny cel, dlaczego jesteś w tym miejscu? Czy jesteś złą istotą w rozumieniu ludzkim? Czy jesteś złą istotą w rozumieniu boskim? Czy chcesz zmienić ten stan i stać się istotą dobrą? Czy kusiłeś już ludzi, żeby dokonywali złych czynów? Czy robiłeś to w tym lesie? Czy robiłeś to na rozkaz jakiejś istoty wyższej? Czyli twoją wolą było krzywdzić ludzi, którzy weszli do tego lasu. Twoją nieprzymuszoną wolą. Czy w takim wypadku również i nas będziesz atakował, kiedy będziemy stąd wychodzić? Próbaty, biskup. Nie. Czy to jest z powodu naszych aniołów i duchów obrońców? Czy masz wiedzę o tym, że rozmawialiśmy z czymś, co podało się za anioła śmierci? W imię Boże rozkazuję ci odpowiedzieć. Czy to była prawda? Dwa. Trzy. Poczekaj, tak. Czy w tym miejscu, w tych lasach, kusiłeś ludzi, aby mieli złe myśli na temat swojego życia? Czy podpowiadałeś im, żeby je sobie odbierali? Czy ci się to udawało? Czy możesz nam wskazać pałeczkami, ile osób w taki sposób straciło swoje życie? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Czyli zmusiłeś 9 osób do tego, żeby zrobiły sobie krzywdę. Czy jesteś z tego dumny? Czy wiesz o tym, że nas nie przekonasz do swoich racji? Ja ci nie. Czy ciebie widzieliśmy w tym malutkim pomieszczeniu obok? Jestem zły? Jesteś zły? Jesteś zły, że tutaj jesteśmy, a ty nie możesz nic zrobić? Prawa niewiast. Niewiast. Prawa niewiast. Rzeczy sakramentalne. Też wyraża. Nie możesz nam nic zrobić, ponieważ trzymamy się sakramentów. Kamień. Bardzo ważne. Bo nasza wiara jest twarda jak kamień? Mamy zachętę. Bez żadnej zachęty. Dobrze słyszałem? Mhm. Pamiętaj, że przychodzimy tutaj, ponieważ chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. Non time bo mala. Dobrze, czytałem to w nowelogo. Czy to ciebie słyszałem, jak chodzisz po piętrze? Rozumiem, że ukrywasz się przed wzrokiem wszystkich śmiertelników. Dobrze, dziękuję. Ponieważ ty kusisz ich duchowo, a nie chcesz ich straszyć swoim wyglądem. Jeśli nie chcesz straszyć śmiertelników wyglądem, to dziękuję. Czy to jest forma misji, jaką otrzymałeś po stworzeniu?
Czy to wynika z wyboru, że zbuntowaliście się przeciwko Bogu? Więc teraz będziecie niszczyć jego stworzenie, które ukochał. Małym szczęściem. Czyli chcesz zabierać ludziom szczęście, które mają. Dla zasady, ponieważ ty nie możesz go osiągnąć. To nie przechodzi. Co jest? Przyciszyło się samo. Czy to ty przyciszyłeś nasze urządzenie? Tych tylko pokażę, nie jestem w stanie go stąd sięgnąć, nie? Słuchajcie, ono leżało tutaj. I zobaczcie, co się z nim stało. Daj mi chwilkę. Ono jest na maksa. Weź tej płaczki. Nie ma pytania. Czyli czy zrobiłeś to dlatego, że cię denerwuje to, że słyszymy to, co mówisz? Hubert, coś się dzieje ze światłem. Moim? Tak. Nie jestem w stanie tego nagrać. Nie jego. Rozumiem, że... No, rozumiem, że chcesz już się nas stąd pozbyć, żebyśmy po prostu odeszli i dali ci spokój. W takim razie my stąd odchodzimy. Nie wolno ci pod Bożym rozkazem, za żadnym pozorem, za nami podążać. Jeżeli teraz coś przy mnie stoisz, proszę odejść ode mnie w imię Boże. Czy rozumiesz? Masz się ode mnie odsunąć. Wskaż mi proszę miejsce, w którym jesteś. I tam masz pozostać. Nic nie będziemy stąd zabierać, pod co nie jest twoją naszym. Obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Michał Archaniele, bądź naszą tarczą. Wyprowadź nas z tego miejsca, broniąc nas przed zakusami złego. Odchodzimy. Nie wolno ci za nami podążać. Czy rozumiesz? Czy zostaniesz w tym miejscu i nie będziesz nas niepokoił? Czy nie wyślesz za nami nikogo, kto będzie nas niepokoił? W takim razie my stąd odchodzimy, dajemy ci spokój. Nie wolno ci za nami podążać. Zabieramy tylko rzeczy, które należą do nas. Amen. Słyszałem stuknięcia, jak wyszliśmy. Poczekaj chwilę. Okej. Odchodzimy, czyli musimy iść tędy. Słuchajcie, jeśli chcecie usłyszeć nasze podsumowanie i podsumowanie tego, co uważamy o tym miejscu, to na koniec, kiedy już dojedziemy do domu, wtedy nagramy końcówkę. Jeśli obejrzeliście ten film do końca, to jesteśmy Wam wdzięczni. Cieszymy się, że możemy bezpiecznie spotkać się z Wami na końcu tego materiału. Że bezpiecznie wróciliśmy. Tak. Pomimo dzików, saren i lisów, które widocznie chciały sobie nas obejrzeć, my też sobie na nie popatrzyliśmy. Albo więc... miały parcie na szkół i chciały być tak, na filmie. Albo chciały być na YouTubie, no. Także jeśli kto jest sponsorem tego odcinka, sarny, dziki i lisy. Nie widzieliśmy niestety jelenia, ale było blisko. Dwa jelenie poszły do opuszczonego budynku w środku lasu, więc tak. Powodzenia. W każdym razie. Nagrywamy to zakończenie, żeby Wam mniej więcej przybliżyć to, jak żeśmy znieśli tę wyprawę, bo tutaj zdania są podzielone.
to, co słyszeliście na filmie, to ja pokazałem Hubertowi, że w trakcie całego badania tego miejsca czułem, no po prostu czułem ucisk na krtani. Tak jakby coś chciało powiedzieć, że mam przestać do tego mówić, bo będzie musiał odpowiedzieć, a nie chciał. Natomiast sam fakt, że zaczęliśmy z nim rozmawiać i pytać go o różne rzeczy, zmusiło go do odpowiedzi. Jestem ciekaw, co wyłapiecie na EVP i na Voxie. To jest bardzo ciekawy temat w ogóle w kwestii EVP i też będziemy pracować z pomocą jednego z Was, naszych widzów, nad tym, żeby dołożyć lepszych urządzeń do szukania EVP niż te, z których teraz korzystamy. To będzie w zasadzie urządzenie do it yourself, więc postaramy się o to, żeby działało jak najlepiej. Postaram się dobrze lutować. Tak, Hubert się postara dobrze lutować, tak żebyście Wy też mieli to EVP jakieś bardzo bardziej miarodajne niż teraz. Co jest ciekawe, Hubert, kiedy wychodziliśmy, też czuł ucisk. Jakby coś mnie dosłownie, nie wiem, czy to będzie ten fragment na filmie, jak nie, no to myślę, jakby że tak, mnie coś w ten sposób złapało i po prostu ścisnęło, tylko też nie wiem dokładnie, co o tym myśleć. Myślę, że będę musiał się z tym przespać trochę. Aczkolwiek to był moment, w którym ogarnęła mnie bardzo silna złość. Skąd się wzięła, nie wiem. Ale ze wszystkich sił postarałem się ukierunkować bardziej w stronę tej istoty, żeby jej rozkazać wręcz w pewnym sensie, żeby przestała mnie dotykać, aniżeli skupiać się na jakichś innych celach, że się tak wyrażę, żeby znaleźć jakieś ujście tej złości. Na szczęście bezpiecznie udało nam się dostać do auta. Mieliśmy też mniej więcej wypatrzone, w jaki sposób mamy się po tym lesie poruszać. Po prostu szliśmy w zasadzie po swoich śladach. Droga, pomimo tego, że była ciemno, wydawała się trudna. Las był 10 na 10 w kontekście bycia w lesie. Mm-hmm. Ale co ciekawe, nie było takiej sytuacji, gdzie już w tym gaju Boże, czy jak to tam się powinno nazywać, żebyśmy my czuli się zagrożeni albo przez jakiś byt, albo przez jakąś istotę fizyczną. Więc to też warto powiedzieć, że jednak chyba nie każdy las albo nie każde miejsce w lesie takie istoty przytula do siebie. No, zwłaszcza, że tam naprawdę mega spokojnie było i się myślę, że obaj dobrze czuliśmy w tym lesie. Tak ogólnie tak. Jako lesie, nie? Bardzo ciekawe i te informacje musimy poszukać i te informacje musimy zweryfikować, ponieważ my znamy nazwy tych miejscowości, w których jesteśmy. Nie upubliczniamy ich po to, żeby ktoś za naszym filmem nie poszedł i żeby nie stała mu się krzywda. To jest jeden z powodów. Dwa, że w niektórych jeszcze miejscach są rzeczy typu kable i różne inne rzeczy, więc lepiej, żeby nikt tego nie wiedział mniej więcej, gdzie to jest, jeśli tego miejsca nie zna, chociażby po to, żeby go nie okradać. Ale to, co tutaj warto powiedzieć, to musimy zweryfikować i dowiedzieć się, czy faktycznie w tym lesie doszło do takich czynów, o jakie pytaliśmy tę istotę i z których ona powiedziała, że jest dumna. Albo chciała nas przestraszyć i wcale nie była istotą demoniczną, bo myśmy nie czuli, żeby to była istota demoniczna. No, ta atmosfera była dość ciężka, ale nie była tak ciężka, jak na przykład w tym domu, w którym mieliśmy praktycznie potwierdzone te demony. Tak. Nie? I że tamte trzy demony podobno były, czy nam wydaje się, że były i to był najbardziej według nas prawdopodobny scenariusz, tutaj tego nie było. Tutaj bardziej myślimy, że to jest po prostu była jakaś dusza, która się podszyła pod powiedzmy demona po to, żeby zrobić nam żart. Znaczy po to, żeby nas wystraszyć, nie wiem, może nakarmić się strachem. Natomiast tak jak powiedziałem, ta informacja jest do zweryfikowania, czy faktycznie w tych lasach doszło do takich rzeczy. Pytanie też, o jakim okresie czasu mówimy, bo nie wiemy. Natomiast myślę, że wystarczy, że chociaż 50% tego się potwierdzi w tym momencie, znaczy w tym momencie, jeśli potwierdzi się, że w jakimś tam bliskim okresie czasu 50% z tej liczby, którą ta istota podała, jest zasadne, to możemy domniemywać, że faktycznie te X ofiar tam było.
No mówię, tak jak chodzi o sam las, to na grzyby to byśmy tam wpadli. Oj tak. Tak, bardzo ładny tylko las. Tylko, że musimy iść tam z latarkami, bo tam ciemno trochę. Bardzo ciemny las. I też, no myśmy tam dojeżdżali w zasadzie o godzinie 20:30, gdzie jeszcze było jasno, ale wjechaliśmy do tego lasu, był mrok, totalny mrok. Trochę mieliśmy obawy, bo nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie jest to miejsce, ale udało nam się trafić. Miejsce bardzo klimatyczne. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia z tego miejsca, to co żeśmy sfotografowali, to zapraszam teraz już na naszego Instagrama. Nagraliśmy krótki film na TikToka, więc tam też zapraszam, jeśli jeszcze nas nie obserwujecie. Jeśli korzystacie z platform. O właśnie. A jeśli ten film Wam się podobał, to jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby zostawić subskrypcję, lajka, dislajka lub komentarz. To nam pomaga w rozwoju kanału obecnie bardziej niż jakieś wpłaty i donacje, o których czytaliśmy w komentarzach i w wiadomościach prywatnych. Nie jest to nam na razie potrzebne, dajemy sobie radę. Myślę, że taka forma docenienia nas jako tych, którzy publikują swoje wyprawy, którzy będą publikować swoje wyprawy, mamy nadzieję, że będzie dla Was jakoś tam przychylnie na to spojrzycie. Także dziękujemy. No i co? A tymczasem burym lasem. W którym byliśmy. Tak, tak, bardzo, bardzo pięknie. Dzisiaj się złożyło. Tak mnie teraz naszło, że muszę jedną rzecz sprawdzić. Ponieważ jak dobrze widziałem mapę, to ten dom w lesie, w którym były te trzy demony, jest kilka kilometrów na północ od tego miejsca. Nie, 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 to ja pamiętam. Bo ja widziałem nazwę tej wsi, jak jechaliśmy tam, gdzie były te właśnie trzy istoty, to ta nazwa mi się mieściła na ekranie na zbliżeniu. Więc to też musimy sobie sprawdzić. Bo jeśli to jest prawda, to prawdopodobnie jeszcze w tym lesie będzie trzeba też w troszkę innym miejscu, od troszkę chyba innej strony, tak żeby nie być za blisko jednej czy drugiej lokacji. Wtedy tamten las też będzie trzeba sprawdzić i nawet mam taki mały koncept, bo chciałbym coś zweryfikować. I tutaj, jeśli chodzi o weryfikację, to na nagraniu z domu z trzema istotami, z trzema, powiedzmy, demonami, jest jeden element wspólny, to znaczy tam spotkaliśmy trzy nietoperze i powiedziało nam, że są tutaj trzy demony. Natomiast tutaj, kiedy zaczęła delikatnie migać siatka i odezwała się IMF, która leżała dalej od nas, pojawił się też jeden nietoperz. To może o niczym nie świadczyć, natomiast no dziwię się, że przyleciał pomimo tego, że no wysłyszałby nas, czy wyczułby nas, no to jakby no nie powinien chyba wlecieć tak sam z siebie. Nie wiem, nie znam metody działania nietoperzy, bo nie jestem Batmanem. No wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie wtedy myślę, że nad tymi lasami i tym, co się znajduje w tych lasach, się pochylimy. Bo, no mówię, jeśli potwierdzi się to, co widziałem, a wydaje mi się, że dobrze widziałem po miejscowościach, to w zasadzie byliśmy niedaleko. Więc to gdzieś może być ze sobą połączone, nie będziemy tego szukać na siłę, aczkolwiek te lasy sprawdzimy, natomiast nie tutaj, bo tutaj one już nam się teraz wydały spokojne, więc myślę, że nie ma co sprawdzać, jeśli tam nic nie ma. Albo to sobie siedzi gdzieś tam schowane w jakimś miejscu. Dziękujemy za obejrzenie. Słyszymy się w środę na podcaście. Widzimy się w piątek. I w następny piątek to będzie bardzo specyficzny film. Na pewno ciekawy, myślę. Na pewno ciekawy i to jest rzecz, której jeszcze nie robiliśmy na naszym kanale. Można powiedzieć, że taki mały special. Nie, to jeszcze nie będzie special. Taki mały? Nie, taki mini. Tak. Natomiast jeśli jesteście ciekawi, co takiego dziwnego Ghost Crew wymyśliło, co wymyślił Paweł i Hubert, to musicie śledzić społeczność, bo podpowiedzi względem tego będą na społeczności. Są już nawet. No. Także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam za tydzień. Jeśli nie chcecie tego przegapić, to se dzwonek zaznaczcie, bo to Hubert mi powiedział, że to jest ważne.
A ja nigdy o tym nie mówiłem, bo raz tylko powiedziałem. Raz mówiłeś, no? Dzwonek sobie trzeba kliknąć i wtedy w piątek następny zobaczycie coś u nas nowego. Ogólnie myślimy, zdradzę, że ciekawego. Zdradzę tylko tyle, że będziemy się do tego przygotowywać przez cały tydzień i wymaga to od nas mniej więcej tygodnia przygotowań do tego jednego filmu. I powiem wam, że no ja jestem wystrachany. Jednocześnie podekscytowany. Podekscytowany i wystraszony, bo wiem, że to będzie bardzo ciężkie nagrywanie. Ale więcej wam nie powiem. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy, że jesteście. Wiesz, jak ten kapcie? Trzymajcie się. Chciałbym wymienić was wszystkich z nazwy, ale to nie jest możliwe, bo jest nas już prawie 1000. W ogóle skąd was tyle jest? 1000 na moment tego nagrywania. Już mogłyście zmienić przez ten tydzień. No właśnie, już prawie, bo brakuje nam teraz 25 subskrypcji do 1000. Nie wiem, ile będzie w momencie, kiedy będziemy ten film wrzucać. No, ale tak po cichutku liczymy, że akurat to będzie na 1000 i nam się to fajnie zgra. Jeśli nam się nie zgra, no to zobaczycie film, powiedzmy, specjalny, tak jak my jesteśmy specjalni. Hubert powiedział niestosowny żart, musiałem go wyciąć. Hubert nie jest specjalny, Hubert jest po prostu durny. Nic nie mów, bo pójdziesz pieszo. I tak się pracuje z Hubertem. Widzicie, człowiek nie może być poważny 5 minut. A tak naprawdę to jeśli... 13 minut. A tak naprawdę jeśli dobrze widzicie i rozumiecie to, co się tutaj dzieje, znacie też nasze podejście, to wiecie, że jeśli żartujemy po wyprawie i tak dalej, to też jest znak, że to nie była jakaś istota czy jakiś byt, który chciał nas skrzywdzić. Po prostu no był to jakiś kontakt, którego możemy nie do końca rozumieć i mam nadzieję, że wy też nam w tym pomożecie. Oczywiście liczymy też na wasze celne oko, żeby nie było, ponieważ to, co jest ciekawe, to bardzo dużo rzeczy wy wychwytujecie, ale o tym pewnie słyszeliście już na podcaście, jeśli oglądacie czy słuchacie. Liczymy na was. A teraz my odmeldowujemy się. Idziemy spać. I widzimy się za tydzień w nowej wersji. Nie poszliśmy na siłownię. Trzymajcie się, słuchajcie ciepło. Na razie. Cześć! Cześć! Bum! Ty, tu jest komentarz.